About 30 minutes ago, we lost contact with several of our landing parties on the new Halo Ring. Shortly thereafter, we received confirmation of a large banished invasion. When a new ring is launched, the Ark activates access points, so Sentinels can finalize preparations. Atriox must be using these points to send his troops up. We have to stop the flow of banished reinforcements getting to this access point before our forces on the Halo are overwhelmed. Once that's done, we can send our forces up to help clean the banished off the ring. And Captain, if I may, please try to limit collateral damage while you're down there. The Foundry is literally the birthplace of the Halos. There's so much we could learn from it about slipspace travel, gravitational manipulation, or building the biggest guns the galaxy has ever seen. Just don't blow it up. Time to try and blast our way through. Every second we wait, the Banished are moving more troops onto the ring through that access point. We've got to reach the Foundry and stop the Banished boarding the ring. That Scarab's plasma beam could easily destroy the Banished barricades. If we could capture it, that is. I know just the people for the job. Alice, Douglas, fight your way through and capture that Scarab. It'll be a pleasure. Hold them back! Spirit of Fire! We need backup! We can't hold out much longer! Support's on its way. Hang on. No i robi się powoli ciekawie. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim Halo. Kontynuujemy grę w Halo Wars 2. To jest 10. misja, zdaje się taka. No i już się robi fajnie. Mamy przyjąć Skaraba. Nie mogę się doczekać. Ciekawe jak to wyjdzie. Będziemy wielkim Skarabem nasuwać. No dobra, chyba wyszło. Mamy dwóch Spartan. Jakieś takie... Nie mamy kontroli nad budynkami, niestety. Nie. Czyli mamy ograniczone zasoby. No to, do przejęcia tutaj co tylko mamy. Paru ODST, dwóch Spartan. Czołgi najważniejsze. Kleszcze, jakby ktoś nie wiedział, to jest odpowiednik Kodiaka. Nawalają na wielkie odległości, jak tylko się zabunkrują. Rozstawią, zrobią z siebie działka. To jest taka artyleria. No to, Spartanin pójdzie, to przejmie. Przyda nam się taki sprzęt. No i zaraz będziemy mogli ich rąbać. To wyjdźcie dalej. Kleszcz w górę. Zium. Już prawie naprawili Skarabeusza. Kurczę, to musimy go przejąć. Dobra, trochę się strzelamy. Artyleria się rozstawi i zobaczymy co tu pójdzie. Bam, 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 bam. Siły oblężnicze. Do drugiego może przejdziemy. A. Baza rozwalona. Dobić tych trepów. No i dwa kleszcze w sam raz będą. Dobra, wstajemy. Spartanie w kleszczach. No i co? W połowie drogi jesteśmy. Użyć leczenia? Nie. Szybko rozwalić go, zanim się rozstawi bardziej. A moja piechota! Rozwalić go, dobrze, matko. Aleście obrywali, chłopaki. Stańcie sobie tutaj. To ciekawostki w międzyczasie.
Hehe, ty też się lecz. Przesuń się. Chłopaki, z drogi. Nie zdążyłem. No to trochę zasobów. I zaraz będzie nasza pora. O, coś ciekawego, coś ładnego, błyszczącego. Nie śpieszy nam się nigdzie. Aha. Dobra. Okopani. Wy dwóch zostańcie gdzieś tam. Będziecie nawalać wszystko w zasięgu wzroku, a my będziemy... Oj, jep. Aha, czyli garnizonem nikt się nie przejmie. Ej, nie trafiają, co jest? O, mój botyłku. Rozwalić go, dobrze. I mam nadzieję, że artyleria działa, działa. Bardzo dobrze. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Kurczę. Trochę zranieni tutaj. A, cyklopa mi dorżną zaraz. Rozwalić ich. Nie, cyklop, uciekaj. Dostał. Jeden głupi elitarny, który stoi za wysoko. Do leczenia jeszcze trochę. I zaraz wchodzimy na teren Skarabeusza. Ha. Staram się odczekać, żebym się odnowiły wszystkie moce. Przede wszystkim leczenie, bo to widzę iskry i rozparł moich kompanów. Gdzieś tam się czają. Wybuchające beczki. Pewnie troszkę zasobów będzie. No ale nie, to będzie naszym celem. Pewnie będzie mocno broniony. Oho, uruchomiłem skrypta. No to co? Jednostka bohaterska. Mikrowalka z bossem. Dobra, rozwalić to. Bo nas pokiereszuje za bardzo. Wycofać się. Będzie nas strzelać. Nie! To był mój ulubiony czołg. Gdzieś tam dziadyki stoją. Okopali się. Dobra, wy tutaj stańcie, będziecie nawalać wszystko, co się rusza. Tylko nie straćcie kleszczy. A, skorpion drugi. Cyklop jest tutaj bezużyteczny. Tutaj piechota, tutaj lotnictwo. Dać pole manewru kleszczom przede wszystkim. To jest główne zadanie. Gdzieś tam będzie ten dupek, ten szefujący dupek, który będzie chciał mi przeszkodzić. Oho, więcej artylerii. Jep. Ale się dobrze okopali, skubańcy. Nie, moi z tego nie wyjdą. Wracajcie, nic wam nie będzie. Czym by wam tu pomóc? Szybko myśl. A i zaraz będzie wczytywanie. Cię nie zna. Nie, nie atakujcie ich, atakujcie tego. Nic nie widzę, matko. Dobra, oberwał. Uciekamy. Wstawaj. Do leczenia, nie, tutaj nie. No, zainteresujcie się kimś innym. A ty ich ostrzeliwuj w międzyczasie. Dobra, czyli mamy dwa kleszcze. O, jednego kleszcza. Dobra, Alice go zajmie. A Douglas z dystansu. Oj, mamy fatality, pięknie. Widzieliście to, wykończenie jak... I to jest to, uwaga.
A, łatwizna. Wedle drugiej zasady Master Chiefa, Spartanin umie kierować wszystkim. Co, teraz wyjdziemy stąd jakoś? Wielka dziura. A, jeszcze... Jeszcze Douglas do niego wsiadł. Douglas, który był w kleszczu. Alice była luzem, więc teraz Douglas jest w skarabie. A Alice na piechotę. Czyli podsumowując, mam jednego skaraba i jednego Spartanina. No to idziemy dalej. O, w końcu. Chętnie zobaczę, jak to cacuszko smaży. O, bardzo ładnie. Jednostki powietrzne przeciwpancerne, do zapamiętania. Czyli co, wystrzegamy się latających i nie wiem. Czołgów, łowców, artylerii. Ale fajne efekty chodzenia. Wszystko się sypie kamyczkami. No dobra, to smash. Uwaga. 3, 4. No, to teraz postoimy, pogapimy się, jak rozwalamy skały. Jeszcze trochę. Jest. Prawie zasnąłem. Dobra, idziemy dalej. Czyli co? Cała chmara. Jeden Spartanin i wielki, kurcze, nie wiem, robotyczny pojazd za nim. Rozwalić ich. Poradzimy sobie, nie ma co. Idź ty jesteś trochę mniej cenna od Skarabeusza. O, rozwalamy bazę, spoko. Jest nas aż dwójka. A tamci są sami. Jak ten Skarabeusz chodzi, Boże, po tym. Po wzgórzach, dolinach. Po zboczach stromych. Dobra, Alice pozostaje po tyłku. Uważam, żeby nie stracić tutaj najważniejszego atutu. Uciekaj, schowaj się między kolegą. Za kolegą. Będziemy czekać na dronki naprawcze, aż się odnowią. Oho, artyleria. Zobaczcie. Ale dostaję po tyłku, ale... Weź się odwróć i tym krasnalom pokaż, co o nim myślimy. Oj, weźmiemy trochę posiłków. Może wy coś zdziałacie, panowie. A, jep. Dobra, dostali po tyłku. Zaraz przyleci druga salwa. Bach. I prawdopodobnie zmarnowaliśmy Odestę. No i dronki naprawcze też poszły na nich. W międzyczasie wsparcie tutaj. No i coś się udało. Gdybyś to przejęła, Alice, to by było super. Wciąż mamy dwa oddziały. No i teraz może smagać ich. No, jak najbardziej. Skarabeusz z tamtej strony, artyleria z tej. I żołnierze Odesty, którzy będą się dziś pamiętać pod nogami. Baza rozwalona. Oj, niech zgadnę. Będziemy zakładać własną. Przygotuj bazę, no oczywiście. To jest główne hasło półmetka misji w tej grze. Przygotuj bazę. Ojej, wykasłać się nie mogę. To chłopaczki, będziecie latać, zbierać tutaj zasoby. Skarabeusz idzie się gdzieś tam schować. A Alice będzie odwalać czarną robotę. Weźcie go przepęcie. Wkurza, aby. Ej ty, Von.
O, ODST padł dzielnie. Dobra, baza jest. Założyć szybko niezbędne zasobniki do rekrutowania. Oj, chcę by to pójść. No i nie więcej mi będzie potrzebne. Ajajaj, jeszcze pół godziny od teraz. To jedna z tych misji, które można grać i grać i grać. Całą misję zgromadziliśmy zasoby, już ich nie ma. Parę kliknięć. O, rozeznać się. Tam oczywiście jak otworzymy, to już będzie na całego. Nie mam kasy, nie mam energii. Nie mam prądu. Możecie dla sportu tam sobie postrzelać do budynków. No i co? Przylatują te dziadostwa latające. Więc się przygotujemy przeciwlotniczo. No, zanim się cała baza wybuduje, budynek po budynku. Wieżyczki koniecznie do obrony, to już się nauczyłem w tej grze, że zawsze jakiś smród podejdzie ci pod drzwi. No i żeby nie było zbyt trudno, zapisujemy. O, kwadrans dopiero gram. Niewiele, jest. Okej, już tego co teraz osiągnąłem, nikt mnie nie zabierze. Czekamy, czekamy, trzeba naprawić cokolwiek. O, gdzieś tam prąd jest. O, gdzie są moi komandosi? Chodźcie, mam dla was robotę. No i stoimy, czekamy, aż się paski wszystkie zapełnią. No, będzie dostęp do elektrowni. Ulepszyć wszystko. W moim rozgarniętym graniu zwykle wygląda to tak, że idziemy w dziwne rzeczy na początku, czekamy, aż się wszystko napełni. A potem tak bardzo nie mam co zrobić z zasobami, że ładuję we wszystkie ulepszenia. Bezmyślnie. No i do 300, żeby tam sobie ulepszyć. Tu już chyba widzę, pracuję na pełnych obrotach. No i dobrze by było to oczywiście ulepszyć. Ale to kiedyś w przyszłości szalony pomysł. Ulepszenia skorpionów, więcej rosomaków. Zbyt wiele jednostek mi się nie pojawiło od założenia bazy. Tam jeszcze coś jest. Idźcie chłopaki, pozbierajcie. Macie sporo czasu. Aha. Gdzieś tam wrogów zauważyli. Jakie smrody. Szarańcza i upiory. No, dość uciążliwe. Co my tutaj mamy? Większe obrażenia. No, to przygotujemy się. Tam już parę pojazdów przeciwlotniczych, oni przeciwpancerne. A na resztę powiedzmy, że będzie Spartanin i Skarab. Oj, oj, uciekaj.
nie daj się. Idźcie tam, zróbcie z nim porządek, po to was tutaj zrekrutowałem, zbudowałem, nająłem. Eksportowałem ze Spirit of Fire. Eksportowałem, importowałem, Boże. Gadam głupoty. Dobra, wy będziecie tutaj stać, pilnować, żeby żadne syfy nie podleciały. A moja armia powoli rośnie. Już pewnie mam limity jednostek, będziemy musieli myśleć o ulepszeniach całości. No i co, Skarab? Powoli pójdziesz tam niszczyć. Obrona przeciwlotnicza, wszystko tutaj sobie pokolejkować, pogrupować. Przywitajcie się, koledzy. No i czekamy, co się stanie. O, i ruszamy, poszli. A, jaki ostrzał. Opór jest większy niż się spodziewaliśmy. Nasi dostają po tyłku. Co tam robią jednostki przeciwpowietrzne? Smagają nas z daleka. Cyklopy, idźcie tam, rozwalcie tych... Tych jeżdżących. Jest, dobrze. I cyklopy dostały po dupie. Skarapić się przejdź, zobacz co tam jest. Artyleria rozstawiona. Baza pod samym nosem. Strasznie dużo tego syfu. Dobra, wycofuj się, wycofuj. Starczy. Oni mi więcej zadają obrażeń niż odzyskuję, niestety. Ktoś przemyślał ten system. Uciekamy stąd. O, Alice dostała po tyłku. O, jakieś cele opcjonalne w tyłek poszły w pieruny. Gonią mnie cały czas, dokuczają. O, Alice w międzyczasie stała i znowu na nią się rzucili. Pokaż im, jak to się robi. Łubut. Ej, zaczepiasz moją koleżankę? Aby ich dorżnąć. Leczenia nie mam. Uciekaj! I jebodobodob. Zapisz grę. Nie chcę zapisywać gry. Dobra, co ja zrobiłem, kurczę? Ajajajajaj. Tyle zmarnować. Popsułem sobie save'a. Od automatycznego zapisu, czyli od powstania bazy. Dobra, robimy jeszcze raz. Tak to jest, człowiek. Ile? Człowiek... 10 lat gra na konsoli, a potem takie jaj nie umie zasejwować jak człowiek. Dobra, co ja tutaj poszedłem? Co by tutaj zrobić? Dobra, teraz mądrze zagospodarować skarabem. Znamy już mniej więcej jego ograniczenia, jego dobre strony.
No i wiecie, takie nudy, urządzanie domu. Tu postawię kuchnię. Tam wyburzę ścianę. Jak nic się pospieszyłem, trzeba w ulepszenia pójść trochę. I być przygotowany na tą pancerną armię, która się czai za rogiem. Czyli co, rozstawić, nie wiem, artylerię? Rozstawić artylerię gdzieś tam na wzgórzu. No i wciąż tu tkwimy normalnie pół dnia tutaj. Ale on wycofuje, ma ten promień skrętu. Super mądrzy obcy nie wymyślili jak zrobić, żeby, nie wiem, bez ruszania się wycofać. No, ale tak patrzę na niego, strasznie fajnie wygląda, takiego... Taki wiecie, bardziej jest, jakby to powiedzieć, taki zbity, taki... pancerny bardziej się wydaje. Te całe blachy, kolce, to jest coś, co strasznie mi się podoba w Wygnańcach. Coś, co ich odróżnia od takiego... takich rybich profili. Takiej gładkiej powierzchni plazmowej reszty kovenantów. Do obrony, chociaż nie wiem, czy to jest dobra myśl. Wysiedźcie tu w garnizonach, do niczego mi się nie przydacie. Marnujecie tylko miejsca w limicie jednostek. No latajek zbyt dużo nie było. No ale na nie trzeba się naszykować, minimalnie nawet. Stoją te skały, gapią się na mnie, śmieją się ze mnie. Zapiszemy wszystko. Tylko teraz uważnie. Żeby nie było jaj. Zapisało się, zapisało się, dobra. Ej, już przylazły. Ej, wy. Packi na muchy. Zdjąć ich. Raz, dwa. No, podlatuj tutaj. Jasne, jasne. Pod nasze Wolweriny prosto. Dobrze. No, czyli jednak inwestycja nie była taka głupia. Artyleria rozstawiona. Przeciwlotnicze są. Teraz opóźnimy ile się da. Nie. Oho, już coś robię. Dobra, Alice została po tyłku. Skarab się wycofuje. Nie, zaf. Boże, czemu nic nie może wyjść? A. Dobra, wdadzierają się do bazy. Trzeba chyba coś kurde zrobić. Zawołam tatę. Tato! Idź tam ich wygoń. Akurat masz tyle zdrowia, że... rąbię coś z góry. Skarabeusz został uszkodzony. Dobrze, dobrze. Przyjąłem do wiadomości. Ale bym ci tam poszedł nakopał, czekaj. Co, myślisz, że do ciebie nie wejdę? Patrz na to. Zaraz, czemu go nie mogę leczyć? Co, co? Drony nie lubią nierównych nawierzchni? Dobra, stój tu i się lecz. Czy może mi ktoś pomóc? Boże, nikogo nie ma w tej bazie. Dobra.
na tą wielką pancerną armię, jednostki przeciwpancerne. Iść tam z karabem miał po plecach. Dobra. A gdybym tam poszedł i im zwrócił Archery na łeb, tu powinna stać artyleria. O właśnie. Kicni tam, żebyśmy mieli tutaj ładnie. Puścić przez wybuchające beczki. A, to było takie proste. Dobra, możesz tam paść. Przydałaś się na coś. Dobra, banda cyklopów. Wszystko ulepszone. Jeszcze więcej cyklopów, jeszcze więcej. Bądź się w odwodzie, Skarabeusz. I zapisujemy, żeby tu nie było jaj. No, raz, super komputer i to wszystko. No to idziemy, chłopcy. Zamknijcie ich. Nie, czemu? Boże. Kurczę, ale jak się przygotowaliśmy na armię, to latające smrody przyleciały. Mam jednego Wolverina, weź, idź tam im powiedz. Zrób im coś, nie wiem, przepędź. O Boże, dobra, pójść ich tam. W międzyczasie sobie ulepszymy, zdejmij przede wszystkim tego jako inżyniera. Dobra, jakoś pójdzie. Orety, poniesie mi adrenalinę. Dobra, teraz nie abata, muszą tam być same pancerne goście. Bierzemy chmarę cyklopów, Skarabeusza. No i podpalacze, oni się zajmą budynkiem. Dobra, 10 robocików. Nikt nas nie zatrzyma. Jak jeszcze dojdzie Alice, to już w ogóle. Aaa, piechota. Boże. Jakie to jest złośliwe. Idź. Spartanico. No nie no, w cholerę tych. Piechota. I zabudowania. To nie jest. Nie. Idziesz. Idziecie podpalać. Douglas, ty na skróty. I zacznij ich rąbać, poniu. Ześlemy im tutaj nalot. Bam. No i dobra, i to będzie to. A, lotnictwo. Alice. Tylko ją mam tam. Ej, czemu stoicie? Chodźcie tutaj, za rogiem jest bitwa wielka. Dobra, schowaliśmy się. Jedź tam, jedź, przyda się przeciwlotnicze coś. Przysmażyć ich już. No i szarańcza. Szkadza, no nic nie dają rady tym łowcom, matko. A ty to stój, przydasz się zaraz. A, zarąbali. No. Przyszli, oberwali, co tam. Z 10 zostało 7. O, w końcu coś pancernego, co możemy rozwalić w sekundę. Tak.
No i to by było tyle, jeżeli chodzi o nasze cyklopy. Douglas robi kolejne podejście. Dacie radę ją podnieść? Macie tylko ją podnieść. Nic więcej. Ach. No to co, znowu jesteśmy z niczym. Ty się tam leczy, jesteś najważniejszy. Czekamy na poziom bazy i będziemy mogli robić skorpiony. Może one się na coś przydadzą. No i jest, marzenie spełnione. Idziemy batalionem czołgów. Ej, ej. Nie, przechodź przez bazę, co to ma być? To nie deptak do cholery. Zapisujemy oczywiście. No to od góry. No raz, raz. O, mamy ten. Obstrzał. No to puścić obstrzał tam. Poszło to czy nie, bo nie widziałem. Skarabeusz sam dzielnie walczy na polu. Dobra, pancerny rozwalone, piechota do rozdeptania. I latajki przyszły, matko. Skarabeusz jest do niczego, jen. Drugi czołg. Tak szybko się nie pojawią wszyscy. Limity już mamy. Jak ja to zrobiłem? Zwiększamy liczebność. I w międzyczasie się pojawią skorpiony i wolweriny. Mam tu cokolwiek ciekawego. Wyjeżdża kolejny czołg, powolutku. Będziemy się szybciej produkować. W sekundę pojawią się wszystkie czołgi. I inne samochodziki, które pójdą ze mną na kolejną rzeźnię. Kończy nam się czas. No. Tak jakby. To co, idą tu? A, te głupki. Czy możecie ich rąbać? Idźcie im narąbać, proszę was. Się wycofujcie oczywiście w międzyczasie. Żeby wciągnąć ich w wieżyczki. To jest pełen atak na mnie. Czuję się, nie wiem. Przytłoczony.
I co? Uciekaj teraz. Jest. No dobra, nie jest tragicznie. Jednostek mamy do setki zasobów. Skarabeusz jest, gdzieś tam leży Alice. Kiedyś się pojawi cała reszta armii. Na leczenie jeszcze chwila. Dobra, idźcie, zobaczcie, co jest za rogiem. Jak tylko do niej podejdziecie, to zdobędziecie jedną super jednostkę, która skopie wszystkich. O właśnie. Dobra, oblężenie wielkiej bazy. Hej, Alice. Zostaw tę bazę, matko, nie. Przestań atakować. Boże, zbuntowała mi się jednostka. No i kicni na nich. Nie wiem, że w czasie Douglas w Skarabeuszu dołącza do imprezy. Sam raz, żeby dorosnąć bazę. No i okej, przyczółek zdobyty. Rozumiem, że jeszcze dalej idziemy. Będzie ci, sio. Co wy tutaj? Dobra, dokopaliśmy im, nie przesadzajmy. W sumie to nie w tamtą stronę jest nasz cel. Tu niech się robi baza. Zasoby się zawsze przydadzą. I tu, cholery. No i okej. Latajka przejęta. Jak dobrze pójdzie, to za szybko jej nie stracimy. Oho, przeciwlotnicze. Bach. I tyle polataliśmy. No to co doszło, to niech dochodzi. A to, co zaoszczędzone, trzeba wydać. I uznaję taktykę batalionu czołgów za skuteczną. No i jak powiedziałem, wywalamy wszystko. Nieosiągnięte. Wywalamy wszystko na ulepszenia. Idźcie tam. Pomóżcie jej. Dobra, ruszamy. Co tam może złego na nas czekać? Artyleria. Dobra, naprzód. Dobra, odlatuję. A, Boże, skąd wyście się tu wzięli? Zdjąć ich. Bum, 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 bum.
No i dobra, nadwyrężyliśmy ich trochę. Skarabeusz się poleczy. Nie wychodź z pola leczenia. Nie. Stój tutaj. Uciekaj. A wy czemu tu stoicie? Boże. Naprodukować jak najwięcej. Teraz powinni się w Trymiga robić. Mamy 8 minut. Zapiszemy. Tak. Psujemy save'y dalej. A wy skąd się wzięliście? Dobra, wszystko w czołgi. Czołgi są dobre na wszystko. Alice jest otoczona. No, wedle zasobów mamy już max. A ja jakoś nie widzę tutaj armii wielkiej. No, wieżyczki to widzę obowiązek. To mus. O, hello. Znudziło wam się czekanie? Też może macie jakiś czas? Oh. Coś na latajki, matką. No i okej. No idź sobie, sio. Przepędzić ich, sio. Już. Jeszcze parę jednostek. Wchodzimy w decydującą fazę. Puścimy trochę leczenia. Dobra, to ci co rani mogą sobie podjechać. Przyjmiemy każdego. No i teraz chwila spokoju przed ostatecznym szturmem. No, chwila zapisywania oczywiście, bo się cały czas może popsuć. No i dobra, dzieci zapluci kosmici są. No i ostatnie ulepszenia oczywiście w międzyczasie. No dobra. Już chyba wiemy, co nas czeka. Rozwalić przede wszystkim artylerię. Zanim nam przywali za mocno. No i idziemy, ich smażymy. Dobrze, jest chyba okej. Tam jakieś wieżyczki. Jaka artyleria znowu?
Skąd wyście się tu wzięli? No chodźcie, chodźcie, Alice z tego samo nie rozwali. A może rozwali? Pójdźcie tam na loty, wszystko pójdźcie. Otoczyli nas. Jak to się stało? Nieważne, rozwalić to mam już na tę chwilę trochę dość. Dobra, już mi nic nie zrobicie. Nic. Odeprzyj atak. Boże, zostałem sam. Jak można mi to było zrobić? Cała chmara przyszła i mam ich jeszcze rozwalać. Dobrze, przynajmniej czas się skończył. Idź tam, Alich, co rozwal ich. O matko. No to hop. Nie wiem, podrażnimy się z nimi. A kuku, w międzyczasie posiłki. No, to są trzy kleszcze, żaden problem. Wysmasz ich. No i atak odparty. I co teraz będzie? Cutscenka. Boże, koniec misji. Chyba jedna z najdłuższych. Stopped the banished flow of reinforcements, but Atriox already has a sizable force on the ring. Use the access point to get yourself to the ring and set a charge to destroy it behind you. Jerome is already en route. Report to him when you arrive. Yes, sir. It'll be good to get the whole team back together again. No i oficjalnie uznaję misję ze Skarabem za zaliczoną. Uff, ale się zeszło, jest tu gdzieś czas? 41 minut, 22 zaliczenia, chyba ktoś sobie kpi. No, tak więc dzięki za uwagę, dzięki wszystkim, którzy wytrwali tą całą misję. Widzimy się w następnej misji. Cześć.